Siema, witam bardzo serdecznie. To był najdziwniejszy wstęp, jaki kiedykolwiek zrobiłem, zdecydowanie, ale witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. No kurczę, było kilka dni przerwy teraz, jak mogliście zauważyć. Na samym starcie chciałem wam bardzo podziękować za przyjęcie mojej piosenki, która pojawiła się tutaj kilka dni temu, ponieważ, nawet całkiem spoko wyświetlenia zrobiła. Dodatkowo zrobiliście masę TikToków o tym, więc jeżeli ktoś chce jeszcze dograć i tak dalej, ja sobie sprawdzam dalej, można wejść na TikToka, nagrać, oznaczyć mnie, a ja sobie sprawdzę, co takiego zrobiliście z tą nutą. No i co? No i też zapraszam was zresztą na TikToka, ponieważ tam też sobie sam zacząłem nagrywać co nieco, więc jeżeli chcecie być częścią tego, co tam się dzieje, no to powinniście tam być, a mnie ta poduszka strasznie dobra, wymieniam krzesło. No, od razu jakoś lepiej, tutaj się kurczę, to jest moje krzesło do nagrywania, właśnie na nie powinienem nagrywać, tylko jakoś ona jest za wysoko, o. Dobra, musimy sobie porozmawiać troszkę na samym starcie, zanim przejdziemy do Minecrafta. Dzisiaj zagramy sobie na wariatkowie, ale kilka ważnych informacji, które muszę powiedzieć po prostu, bo gdybym ich nie powiedział, to po prostu byście nie wiedzieli nic. Zacznijmy od tego, dlaczego tak rzadko są filmy w styczniu tutaj na kanale, dlaczego taką mam taki przestój, taką lekką przerwę i tak dalej. Po pierwsze, 10 stycznia, czyli wtedy, kiedy wrzuciłem nutkę, to założyłem firmę i po prostu jest masę różnych rzeczy, które muszę z tym zrobić. Jeździłem po bankach, jeździłem po urzędach i po prostu ciężko po prostu. Musiałem wiele rzeczy zrobić, poogarniać to wszystko, dlatego też nie miałem czasu na to, żeby robić film. Znaczy, czas był, ale nie było sił po prostu, bo już mnie mózg parował, już nie mogłem myśleć o tym i po prostu, no nie dałem rady, więc jedyne co zdążyłem zrobić, no to nagrać jakiegoś TikToka i tak dalej. Nawet nic nie wrzuciłem na Instagrama, czy tam jakichś live'ów też nie zrobiłem i no po prostu wiecie, kurde, no nie było sił po prostu w ostatnim czasie i nawet teraz mi głowa boli. A nienawidzę bólu głowy, to jest nic fajnego. I jako, że jeszcze jestem w trakcie robienia różnych rzeczy, no to filmy nie będą się tutaj pojawiać tak często. Też teraz będę chciał kupić komputer nowy, więc to też wyjdzie inna sytuacja. Tutaj też chciałem zmienić ten pokój, zrobić totalne przemeblowanie, więc właśnie wykorzystam styczeń. To jest styczeń, potraktujmy jako taki mój troszkę urlop. Po prostu w styczniu pojawi się bardzo mało filmów, o tak mogę powiedzieć, że po prostu nie wiem, czy jutro będzie film, ale tylko tak będzie w styczniu. Obiecuję, że od lutego normalnie wracamy na daily, normalnie będą regularnie filmy i tak dalej, tylko teraz w styczniu po prostu chcę sobie odpocząć trochę, zrobić taki, wiecie, reset głowy związany właśnie z nagrywaniem materiałów, wolę zająć się innymi rzeczami, jakoś przygotować się na to, żeby później robić lepsze materiały i tak dalej, i tak dalej. Czasem taki reset jest potrzebny, jest nawet wskazany. Ale mimo tego, że mam reset, to dalej nagrywa dla was nutki, ponieważ po publikacji tej nuty po prostu czuję jakieś takie, że po prostu chciałbym więcej zrobić i aktualnie już gotowych utworów do publikacji mam trzy utwory już są takie, wiecie, że już prawie jeden już jest w miksie, więc za niedługo się pojawi, więc czekajcie, bo będzie się działo, będą fajne rzeczy i tak dalej. Do jednego już też jest nagrany teledysk, który był nagrywany już dosyć jakiś czas temu po prostu, nie będę mówił kiedy, może kiedyś się na ten temat wypowiem, na pewno będzie fajny teledysk, więc czekajcie po prostu na dniach, na przeciągu tygodnia, mam nadzieję, że może jeszcze w styczniu, jeszcze zobaczycie to i będzie fajnie. No i tyle, możemy teraz przejść do Minecrafta. Witam wszystkich bardzo serdecznie, dawno mnie tu nie było, ale jesteśmy na wariatkowie i dzisiejszy odcinek, no muszę się dowiedzieć, co się tutaj dzieje, ponieważ pisaliście mi, że Milki jest jakoś kurde gnębiona przez wróżkę, muszę to sprawdzić, bo podejrzane to jest. A się zakrztusiłem. Pisaliście mi, że Milki jest gnębiona przez wróżkę, więc muszę to sprawdzić. Muszę to sprawdzić, ponieważ, no, zazwyczaj widzowie mówicie zawsze prawdę. Witam was oczywiście. A, to czekajcie, tu są jakieś tabliczki. Dobra. Filip, mamy problem z wróżką, spotkajmy się jak najszybciej Milki. Okej, dobra, czyli tu są jeszcze tabliczkami potwierdzone to, o czym chciałem dzisiaj zrobić odcinek. Więc w dzisiejszym odcinku sobie po prostu przejdziemy po całym wariatkowie, zobaczymy, co tu się pozmieniało. Chociaż podejrzewam, że niewiele, że bardzo mało. Tu są jakieś moje rzeczy, dobra, to nieważne na razie. Ty, czy ja pamiętam kod w ogóle do moich drzwi tutaj na dole? Czekajcie, muszę to sprawdzić, bo jak nie pamiętam kodu, to jest lipa. To był 1905 chyba, tak. Dobra, jestem mistrzem, widzowie. Nie ma to tamto, dobra, zobaczmy, czy tu się coś pozmieniało. Czy znowu mi się kret nie wkopał, chociaż krecik zaginął. To jest, dobra, mi się przypomniało, że krecik zaginął. O kurde, krecik zaginął. Dobra, będzie trzeba go poszukać, dobra. Nie, no to wszystko w najlepszym porządku. Kurczę, magazyn pięknie śmiga, super fajnie. Tutaj, ja już mam taki styl robienia. Teraz tak sobie pomyślałem, że mam taki styl robienia magazynów, że po prostu każdy mój magazyn wygląda podobnie. Ale mi się tak podoba, tak mi się podoba to, że po prostu nie mogę wytrzymać, jest cudowny ten magazyn, no nieważne, tak musiałem sobie przyjść przypomnieć, jak to wygląda. Dobra, tu nic nie ma, okej, dobra, w każdym razie musimy zajść do Milki, do domu Milki, sprawdzić właśnie, jak wygląda sytuacja z tą wróżką. Musimy przejść się też do wróżki, żeby tam ogarnąć sytuację i tak dalej. Co to jest w ogóle?
Już mnie tutaj tak dawno nie było, Hyka, tu Miki, ciągle się mijamy, spotkamy się, a to już chyba jest stare w ogóle. Dobra, weźmy to w takim razie, spalmy to w tym. Chyba się nie da. Dobra, to nie spalmy na razie, to odłóżmy. I po prostu przejdźmy tutaj do Milki. Muszę zobaczyć, jak u niej to wygląda. Ona w ogóle dom zbudowała, ona tu się tyle rzeczy podziało i ona tam ma w ogóle lepiej niż my wszyscy. Ona ma jakiś dom w ogóle za 3 miliony, 3 miliony ma chyba. Dobra, wejdźmy tutaj do środka w takim razie, zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Dzwonek do drzwi, halo, czy może ona jest? Dobra, nie ma, no to się włamujemy, dobra. Tutaj pięknie, dobra, tu się nic nie zmieniło, tutaj tak było. Ja to się ej, tutaj tego nie było. Czy było? Ej, to było już czy nie? Chyba było. Albo nie? Ja jakoś tak, kurczę, nie pamiętam. Dobra, nie, no chyba, nie, no to widziałem, to na pewno widziałem, no to musiało to być. Nie, no nie, dobra, to mi się coś, tutaj mi się odkleiło lekko. Widzowie, dobra, na górę zaraz pójdziemy. Tu ma trampolinę, to widzieliśmy wszystko. Tutaj ma dom, znaczy tą jakąś, nie wiem, barek. Nie wiem, jak to nazwać, dobra, tu byliśmy na pewno, to zwiedzałem, to pamiętam, to jest... Wow, wariaciku! Nie będziesz mi tutaj sabotował Milki. Dobra, weźmy tutaj, no zamknijmy te drzwi, dobra, tu jest, tego co pamiętam, kocur. Koty, wolę psy, masz tutaj chleb, żeby nie było. Dobra, i zobaczmy tutaj co jest. Aha, tutaj jest to studio, dobra, musiałem sobie przypomnieć, jak to u niej wygląda. Okej, dobra, czyli to tyle, nic więcej, już jest noc? Dobra, to idziemy w Kimę, widzowie, idziemy w Kimę w takim razie, bo ja nie mogę za noc. Albo wiecie co, wykorzystajmy noc, wykorzystajmy ten mroczny klimat do tego, żeby pójść sprawdzić, jak wygląda sytuacja u wróżki i zobaczyć, czy może ona tam jest, może tam coś się dzieje, może coś tam, prawda, podejrzymy jakieś jej tajne plany, może jakieś inne rzeczy i tak dalej. To wszystko trzeba by było zlokalizować i się dowiedzieć, jak ta sytuacja wygląda, bo totalnie mi się to nie podoba, że to tak wygląda w ogóle. No, nie powinna w ogóle tutaj, wiecie, robić takich akcji lewych jakichś i tak dalej. W ogóle tą wyspę trzeba zlikwidować. Ten Slenderman już zniknął dawno, go nie ma, dobra, nie wiem, mnie denerwuje tu wszystko. A wróciłem ledwo, co? Dobra, co tu jest za tabliczka? Dla Milki wstęp wzbroniony, dobra, czekajcie. Tu faktycznie jest jakiś konflikt, ewidentnie jest konflikt interesów, więc trzeba tutaj zlokalizować, czy jest wróżka może gdzieś. Czy tam jest rozwalone okno? O kurde, ale się wystraszyłem. Dobra, tu i uwaga. Bum! Dobrze, że mam knockbacka na tym. Pum! Dobra. Tam jest w ogóle ten rycerz. Jak miał na imię? Krzysiu? Krzysiek, no. No, ryba Krzysiek. Dobra, wejdźmy do środka w takim razie. Zobaczmy, czy tutaj coś się zmieniło. Może są jakieś informacje, może jakieś w jakiejś skrzynce, jakaś książka, coś tego typu. Tutaj nie ma tego okna i jest książka. Dobra, są jakieś książki. Przeczytajmy je, żeby przypomnieć sobie, co to jest. Witam, twój dług wróżki został prawie uregulowany do zapłaty. Dobra, to jest książka, którą ja dostałem. Nie wiem, czy ona tu robi. Oto 640 diamentów spłaty za dług, czy... Dobra, czyli... O, odłóżmy tutaj książkę. A weźmy tu syf, zróbmy. Patrzcie, robimy tak jeszcze. Tu, łup. Dobra, dlaczego tu nie ma okna? Nie wiem, totalnie, tu się dzieją dziwne rzeczy, widzowie, ale nie będę się interesował może tym. Dobra, w takim razie słuchajcie, musimy jeszcze zlokalizować jedną rzecz. Wróżki nie ma, więc ja nic się nie dowiedziałem tak naprawdę tutaj. Nie wiem, co się dzieje totalnie, ale musimy jeszcze sprawdzić Krecika, jak wygląda sytuacja z Krecikiem, bo był i go nie ma. I totalnie nie wiem, gdzie on jest, nie? Więc ja nie wiem, co się z Kretem stało. Ty zjadłeś mi Kreta? Halo, wariacie, zjadłeś mi Kreta? Oddawaj Kreta. O! Wypadła mi marchewka z... A ja Krecik jadł marchewki. Mamy problem, bo... Czy ten zombiak... Ja sobie zażartowałem, ale czy on faktycznie zjadł mi Kreta? To... Znaczy, nie powinien... Nie, nie śmieję się. Ale... Ten zombiak zjadł mi Kreta, widzowie. Dobra, to mi się... Dobra, kurczę, co tu tyle jest mobów nagle? Spaduwa... Nie będziesz mi bił, dobra. Dobra, zobaczmy do środka w takim razie, czy tutaj coś się wydarzyło. Ej, ale teraz to się przeraziłem w tym momencie, bo kurczę. Czy faktycznie może tak... Dobra, a tutaj jest ta pułapka zrobiona. O nie, wpadłem w tą pułapkę. Tu wyjdźmy do góry i teraz tak. Taktyczne zejście. Aj, tak wpadłem w tą pułapkę, dobra, nie dało się jej pominąć. Ale dobra, przejdźmy tu. Kurczę, dobra.
Albo nie, no zostawię tą pułapkę jeszcze. Dobra, czy tutaj coś w skrzynce... Dobra, w skrzynce nic się nie zmieniło. Jest tu... No co te pajęczyny? Ojejku, dobra, tu jest tak zaniedbany teren. Dobra, zobaczmy tutaj też nic. Tutaj są marchewki, czyli dalej ich nie wziął ten jak on ma, ten kret. Więc coś jest podejrzanego. Zabrał jedną marchewkę, wyszedł i zombie go zabił. No kurczę, coś tutaj mi śmierdzi. To tak być raczej nie powinno. Tutaj w ogóle jest jakiś szkielet. Ja też w ogóle nie wiem, o co z tym szkieletem chodzi. Ale dobra, nieważne, nieważne. Ja jestem ogólnie przerażony tym, co tu się dzieje i nie wiem, dlaczego tego krecika nie ma i tak dalej. Zniszczyłem to, więc nie mamy pajęczyny. Czy da się jakoś zrobić pajęczynę w ogóle? Czekajcie, aż to sprawdzę. Czy da się jakoś pajęczynę skraftować? Chyba się nie da. Naprawdę się nie da? Czy trzeba mieć więcej tych nici? No ja już nie rozumiem. Czekajcie, zbierzmy tego trochę więcej w takim razie. Sprawdzimy, czy da się zrobić z tego pajęczynę. Bo wydaje mi się, że się dało chyba, albo się nie da. Dobra, nie wiem, możecie mi napisać w komentarzach, czy się da, czy się nie da. Oczyśćmy to w takim razie, żeby tu nie było takiego syfu z tych pajęczyn. Może wtedy krecikowi zachce się tutaj jakoś wrócić i znowu rozpocząć tutaj jakąś, że tak powiem, przygodę. Aczkolwiek troszkę mnie przeraża to, że nie wiem, gdzie on jest i nikt nie wie i to jest najgorsze, chyba że mnie wszyscy trolują i on na przykład mieszka w jakiejś willi. Nie wiem, totalnie będzie trzeba może, nie wiem, pójść na świat krecika jakiegoś czy coś, włamać się mu na konto. No jak chcecie widzowie, możemy się włamać na konto krecika. Zobaczymy, co tam się dowiemy ciekawego, bo podejrzewam, że może być ciekawie na koncie krecika. Może wtedy się dowiemy, gdzie on tak naprawdę jest. Dobra, oczyśćmy to wszystko z tego całego syfu pajęczynowego, bo już mnie to tutaj, kurczę, denerwuje. Na całe szczęście pająki się tu jeszcze nie zalęgły. Więc dobrze, ale już te pajęczyny były niebezpieczne. Dobra, czy teraz jestem w stanie zrobić pajęczynę? Nadal nie, czyli się chyba nie da. Dobra, to nieważne, to wychodzimy w takim razie. Dobra, słuchajcie widzowie, ja nie wiem, co tutaj mam zrobić w takim razie. Zaznajomiłem się z tym światem, przypomniałem sobie, jak to się wszystko tutaj toczy i o co wygląda. O kurde. Zamach na krecika. A to byłem ja. Dobrze, że miałem zbroję. Ojej, no dobra, widzowie. Dobra, tutaj zaczyna się robić niebezpiecznie. Ja tutaj to lekko naprawię, żeby tutaj nie było, że syf zostawiam. I tak dalej, ale słuchajcie, musimy się dowiedzieć, co tutaj jest, kurde, grane. Ja nie wiem, muszę znaleźć tego krecika. Włamię mu się na konto, to jest dobry plan. Ja mu się włamię na konto po prostu i zobaczymy, jak mi się uda to. O kurde, myślałem, że on jest taki elektryczny. Jejku, jak tu jest niebezpiecznie teraz z tymi wszystkimi mobami. Dobra, chowam się do środka i idę spać. Dobra, widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym materiale. Za niedługo po prostu na kolejnym materiale się widzimy. Nie obiecuję, że to będzie zbyt jakoś szybko, ale postaram się jak najszybciej, jak tylko załatwię wszystkie rzeczy związane z tym, co muszę zrobić po prostu. Co jest nieuniknione i co po prostu jest, wiecie, najważniejsze w tym momencie dla mnie. Co muszę zrobić i to jest taki, wiecie, no po prostu z firmy muszę ogarnąć. Już jest praktycznie... Jestem na finiszu, ale ogarnę wszystko i będzie gites. A teraz dziękuję wam bardzo, zapraszam na TikToka, tam będzie pewnie częściej coś wrzucane czy i tak dalej. No nieważne, zapraszam, że wszystkie linki w opisie. Pozdrawiam, cześć, pa pa.